jedna z najfajniejszych atrakcji parku Kościuszki. Tam jest latona, czyli parkowa latona. A za tą latoną jest Dąb Onufry. A ponoć pod nim odpoczywał Imć Onufry Zagłoba, kiedy zaliczył uderzenie od krewkiej kaczmarki, która tutaj, kaczma niedaleko była zresztą wtedy, i poza Radomiem daleko. I pod tym młodym dąbkiem onże odpoczywał tutaj i leczył tą ranę, którą mu zadała właśnie ta krewka kaczmareczka, tak. Albo kaczmarka, tak. Zresztą Radom słynął z kobiet bardzo silnych, dlatego że podczas najazdu szwedzkiego król szwedzki uhonorował, przepuściłem panią z rowerem, uhonorował kobietę, która pogoniła takim nosidłem do wody szwedzkiego żołnierza, który chciał ją okraść generalnie. Także oberwało się chłopu. W dodatku jeszcze dostał ku radości króla, który będąc wtedy widział tą całą scenę. No i zdaje się, że nawet nagrodził tąże mieszczankę radomską, która pogoniła zdrowo jego żołnierza. Natomiast tutaj mamy fotoplastikon i najciekawszy element, najciekawsze miejsce to jest oczywiście powojenny Radom w wersji 3D. Zachęcam do spojrzenia, naprawdę zupełnie inne spojrzenie niż zazwyczaj. Są też inne zdjęcia, szczególnie te z początku wieku, a nawet chyba wcześniejsze, mogą cieszyć oko. No i tutaj gmach Komisji Województwa Sandomierskiego, niegdyś rozbudowany w trakcie wojny, po wojnie, bo pierwotnie to było tylko jedno skrzydło. Niemcy tutaj po wkroczeniu do Radomia gruntownie go przebudowali. Tutaj, gdzie był taki gabinet, zrobiono wejście, bo wejście były po narożnikach dwa i tam pracował wcześniej. A oczywiście cały teren był ogrodzony. Ogrodnicy zrobili tutaj psikusa gubernatorowi radomskiemu, bo zasadzili według legendy miejskiej dwa kępy głogów. Po jednej stronie był kępa białych głogów, a po drugiej kwisto-czerwonych. No i kiedy przyszedł czas kwitnienia głogów, nagle przed siedzibą zaborcy władz rosyjskich, Imperium Rosyjskiego, pokazało się flaga biało-czerwona. Ponoć kazano to usunąć. Tam było profanum, tu jest sakrum, czyli wejście na kościół mariacki. Też tutaj mamy wejście na boczną ławę, nie na środek. Też podobno to przeszkadzało gubernatorowi rosyjskiemu. No oczywiście cały teren był tutaj pilnowany przez kozaków. Zarówno ogród Saski, czyli w tej chwili Park Kościuszki, otoczony był murkiem. Tutaj też był murek. Uczestniczyłem przy przebudowie tego skweru. Tutaj zachowaliśmy, piękny był świerk, ale niestety on obumarł. Na jego miejsce zostało nowe, on jest wykorzystywany. Toczyłem walkę o zachowanie tego, ale udało mi się wiceprezydenta przekonać. No i wiceprezydent go zachował. Natomiast zlikwidowaliśmy murek, który właściwie nie wiadomo czemu tutaj był. No i właściwie no, mamy państwo demokratyczne, władza, która nas reprezentuje, samorząd powinna również być otwarta na społeczeństwo, dlatego murek zniknął. A jak wyglądał ten murek? Ponieważ to były szczątki murku, zresztą on nie był w najfajniejszym stanie, to możecie tutaj zobaczyć. On został otworzony i to skrzydło zostało otworzone i to jest właśnie, tak wyglądał. Było ogrodzenie. Przy tym pomysł był zupełnie inny tutaj. Zamiast tej ohydnej tablicy miało być zdjęcie, widok
widok machu województwa sandomierskiego z połowy XIX wieku, tak jak on wyglądał rzeczywiście, to on zachował się zarówno w dokumentacji fotograficznej, jak i też w obrazach, bo były tutaj też malowane obrazy i w Muzeum Jacka Malczewskiego, kiedyś Muzeum Okręgowego, takie elementy są. Natomiast po tej stronie miało być również wejście i po tej stronie z kolei miał być obraz, widok też parku ogrodzonego. Na przykład 1916 roku zachowały się piękne fotografie, ale też chyba zdaje się na jakimś obrazie są, również jest Park Saski, ówcześnie Park Saski, albo Nowy Ogród w Radomiu pokazany z tym ogrodzeniem, więc można by było poczuć tutaj takiego ducha wieku. No i czasu, kiedy ta zabudowa się kształtowała. Tam mamy nowy element, pomnik Armii Krajowej. No i tutaj też trwała walka, bo tutaj był taki pomysł, że jak wszystko zmieniamy, to oczywiście wyrzucamy wszelkie krzewy. No udało mi się to ocalić. Niestety tam zostało to w części zniszczone, no ale to pod wjazd dla wózków. Także idea była zacna, także tutaj nie było co. Aczkolwiek z tyłu za tym można by było dosadzić jakieś niewielkie krzewy. Zupełnie to inaczej by wyglądało. Zobaczę, czy w ogóle zachował się tutaj pas zieleni, który można by było coś zrobić. No coś jest. Można by było chociażby bukszpan albo coś innego, większego. Może cisy. No i tak to wygląda. Tutaj była kiedyś komenda uzupełnień, gdzie macie przebicie ulicy Mickiewicza. Bardzo nieciekawe miejsce. Ale wcześniej jeszcze tutaj stacjonowali kozacy, którzy w razie czego zagrożenia dla gubernatora, który był z tyłu, wyjeżdżali z tego, szczególnie w 1905 roku, podczas rewolucji 1905 roku było to istotne, dlatego że w Radomiu tutaj dochodziło i do zamachów, i do zaburzeń. Wobec tutaj zniszczyliśmy to i bardzo dobrze. Raz, że to było ohydne, zasłaniało park. Poza tym też źle się kojarzyło, no ale pamiętać o tym trzeba. A kiedyś tutaj po prostu parkowały samochody wszędzie, też tutaj urzędnicy miejscy mieli do nas dużo pretensji o to, że zlikwidowaliśmy miejsca postojowe. Niemniej jednak trochę ta ścieżka zyskała na wizualnie. Może nie tak super, ale jednak tu mamy klon. Tam jest klon Dawida, tutaj jest cynobrowy. Ze względu na albo cynamonowy, ze względu na tą uszczącą się korę, która przypomina korę cynamonu, ale tak nie smakuje, także nie zachęcam do zbierania. Po prostu jest zwykłą korą, tyle że atrakcyjną. Natomiast tutaj jeszcze są miejsca i blizny po parkujących samochodach. Popatrzcie. Tak to wygląda i tu są to jeszcze. Niektóre rany się zabliźniają. Zazwyczaj tutaj samochody po prostu uderzały w to. Dwa klony, ale one teraz sobie jeszcze funkcjonują. Trzeba będzie pewnie je wymienić, ponieważ infrastruktura tu jest gęsta. I tyle. No i zupełnie nowa przebudowa. Tutaj kiedyś z kolei znajdowało się wejście do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. To ci, którzy akurat tłumili z kolei te wydarzenia z czerwca 76 roku. A teraz jest wejście do Urzędu Miejskiego.